Cześć drodzy bywalcy Balmora House, witam was w już 9, jeśli dobrze liczę, naszym spotkaniu z Vampire the Masquerade Bloodlines. Ostatnim razem przenieśliśmy się już do drugiej dzielnicy, jesteśmy obecnie w Śródmieściu, jesteśmy po rozmowie z księciem Camarilli, czyli Sebastianem Lacroixem. Wykonaliśmy także dwa szybkie zadania poboczne dla naszej nowej partnerki z klubu The Confession. I teraz czas już powrócić do wątku głównego. A będzie to bardzo ciekawa rzecz, gdyż dzisiaj udamy się do głównej siedziby anarchistów w Śródmieściu, mianowicie do pubu o nazwie The Last Round. Także rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie coś do picia albo do jedzenia, jak wolicie. Ja też sobie jeszcze wezmę łyka wody. I możemy zaczynać. Zerknijmy jeszcze do naszego notatnika. Mamy do wykonania dwa zadania. Jedno jest właśnie poboczne, a drugie właśnie wiąże się z wątkiem głównym, ale w każdym razie oba zaprowadzą nas do właśnie klubu The Last Round. Pierwsze zadanie poboczne, czyli epidemia dla aniołów. To takie przypomnienie też z poprzedniego odcinka. Regent Tremere prosił cię o znalezienie przyczyn epidemii w Los Angeles i jej stłumienie. Zasugerował ci rozmowę z anarchistami z Last Round, od których można dostać więcej informacji w tej sprawie. W porządku. I elżbietańskie spotkanie to jest zadanie związane z naszym wątkiem głównym. Książę zlecił ci śledztwo na statku Elizabeth Dane, ale najpierw masz skontaktować się z Ninesem Rodriguezem w barze The Last Round. Musisz się dowiedzieć, dlaczego chciał z tobą porozmawiać. W porządku. Tak czy siak musimy się udać do The Last Round, także uczyńmy to zatem. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam drogę. To jest Empire Arms Hotel. Nie, musimy pójść z drugiej strony. Okej. Dlaczego ja biegam po ulicy? Rzucił telewizor. Wygląda na całkiem sprawnie. The Last Round. Ostatnia kolejka. Jesteśmy też, powiem, napojeni krwią, także sprawy. Nie musimy na nikogo póki co polować. Tak, myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku. The Last Round coraz bliżej, on znajduje się na obrzeżach Śródmieścia, można powiedzieć. Bingo, jesteśmy. Last Round, tego miejsca szukaliśmy. No to co, pozostaje nam tylko wejść. Na pewno poznamy tutaj wiele nowych osób. Teraz też mocniejsza muzyka. Kogo to moje piękne oczy widzą? Czy to Jack? Cześć, stary druku. Well, well, looky who made it back in one piece. How's Santa Monica, kiddo? za dużo sobie nie pozwiedzałem. I can't imagine you did. I'll be too busy getting pushed around by every vampire with a week of seniority over you, am I right? Można tak to ująć. That's usually the way the story goes. Same old bullshit politics from when you were alive, huh? Don't it make you just want to rip somebody's spine out? What? You saying that's just me? Polityka? Politics. The stuff that makes the rich get richer, keeps the powerful in power. Look at why you're out in Santa Monica in the first place. Cause Prince Lacroix said so. Nie da się ukryć. A ty przestrzegasz jego zasad? Chyba nie bardzo, co, Jack? Ah, kid, I never answered to no man in life. Now I sure as shit ain't taking orders from a vampire with a suit and a funny name. And when I die again, the devil's gonna have to cut me a deal if he wants my ass. Besides, I never trust anybody with an X in their name.
No dobra. A może ty wiesz, dlaczego książę wysłał mnie akurat do Santa Monica? Because he never thought you'd make it back. If Nines didn't stand up for you in the courtroom, you would have been toast right there, man. Everybody knows that. Okej. Okay. No dobra, ale dlaczego właściwie chciał mnie zabić? It's bullshit, Camarilla Law. You gotta get it approved before you sire anyone. Vampire population control, fascist crap. LaCroix wanted to look like the strong leader upholding the law. Dobra, to czemu w ogóle jeszcze tu stoję? Równie dobrze mógł się przecież nas pozbyć po tym całym cyrku, który się odbył w tym opuszczonym teatrze. Public relations, man. Calculated risk. Ventura are born in a boardroom. When Nines called him out, LaCroix realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Okej. No dobra. A ciebie nie interesuje dobry wizerunek, Jack? Yeah, man, it's called kicking ass and crushing the skulls of any asshole who steps on my toes. That seems to work. People dig it. Okej. Okay. Myślisz, że LaCroix boi się Ninesa? Wydawało mi się, że to on jest szefem. LaCroix is the boss of the Camarilla in LA. That's it. LaCroix is the boss. That's rich. Okej, okay, czyli wy nie jesteście częścią Camarilli, tak? Dobrze rozumiem? The free living dead, kiddo. A lot of people like to use the label anarchs. Well, the hell that means, anarchs. That's got a nice kick to it, though, huh? Yeah. Okej, okay, opowiedz nam trochę o anarchistach, Jack. That's us, so I'm told. What you wanna know? Od jak dawna trwa ruch anarchistów? Yeah, I could tell you about the history of the movement, about our struggle. What's any of that shit mean, anyway? Do we want to sit through history class here? Znajomość własnej historii jest ważna. I'm no scholar, kid, but I've been around. Seen more and done more than most vampires ever will. I don't know that our situation's ever gonna be easy, but some things you gotta decide are worth fighting for. Okej, okay. Więc jak w ogóle można wygrać? Fight harder than the other son of a bitch. Every time I yank a jawbone from a skull and ram it in an eye socket, I know I'm building a better future. Subtelne bardzo. A czy Nines podziela twoje poglądy, Jack? You bet, kid. Więc to on tutaj rządzi, tak? As much as anyone is. Nines is a stand-up guy. Takes the politics a little too seriously, though. Came up during the Great Depression, so his brain's wired to that shit. Okej. Okej, a co z resztą ekipy Ninesa? Yeah, I'm not sure the story on most of them. Nines crew. No dobra. Jakiego jesteś klanu, Jack? Bo w sumie chyba się tego jeszcze nie dowiedzieliśmy o tobie. Bruja. Most everyone here has Bruja blood. Okej. Pozdrawiam wszystkich fanów Vampire The Masquerade Redemption, gdzie ów klan określano, czy też wymawiano jako Bruzia. Okej, okay. No dobra, mamy do ciebie jeszcze kilka pytań, Jack. Moving right along. W porządku. Jeszcze raz, opowiedz nam o Camarilli ze swojej perspektywy, co? Oh, my favorite topic. Co sądzisz o ideałach Camarilli? Don't think that Camarilla has a monopoly on those ideals, okay, kid? No one is arguing over that shit, and if they tell you that's what this fight is all about, then they're really giving you the full fist. You hear me? Loud and clear. Okay. Nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. The Camarilla protects the people running the Camarilla. That's it, the end. The rest of them are bloody gristle for the machine. Okay, no a kto tym wszystkim kieruje? Kto jest na szczycie? Doddering old dust farts. They might be powerful as all hell, but who knows? They're too afraid to stick their heads out of their hidey holes. And why should they? This whole huge system is built so they don't have to. Okay. Czy LaCroix należy do tego wewnętrznego okręgu? Not one of the bigs, but he ain't out risking his ass in the street, that's for sure. LaCroix has ambitions of joining that inner circle. Delivering Los Angeles in their pocket would look killer on a resume. Okay.
Camarilla robi też jakieś dobre rzeczy, a może przeważają nawet te niedobre? Not bad, evil. Man, think of a country had the same dictator that lived for 500 years. It's also a blood-drinking predator. Think there's gonna be some evil shit come out of that equation? Okej. Okej, to masz właściwie problem z całą Camarillą, czy tylko z jej kierownictwem? I'm not saying let's go torch the Malkavian living under the abandoned hotel because she happens to be a Camarilla. I'm saying let's change that shit from the top down. Okej, no to jak właściwie odróżniasz, kto jest zły? Camarilla membership is 95% victims, 5% evil bastards. But make sure and understand, any of those victims points a gun at me, they get drained and slaughtered like sheep. Okej. A co ze mną? Jestem częścią tego problemu? Hey man, you do what you gotta do to survive when you're young, but there comes a time when that excuse don't fly no more. When you should know better or wanna do something about it. Okej. Chyba jeszcze nie jestem na tym etapie. Wszystko jest jeszcze dla mnie nowe. That's why you're sitting here listening. School's in, kiddo. Da się ukryć. Może Camarilla ma rację. Nie ma nic złego w dyscyplinie, ha? Beware the protection of wolves. Okej. No dobra, kontynuujmy naszą piękną rozmowę. Opowiedz nam więcej o anarchistach. That's us, so I'm told. What do you want to know? Okej, jak od jak dawna trwa ruch anarchistów? Yeah, I could tell you about the history of the movement, about our struggle. What's any of that shit mean anyway? Do we want to sit through history class here? I'm no scholar, kid, but I've been around. Seen more and done more than most vampires ever will. I don't know that our situation's ever gonna be easy. But some things you gotta decide are worth fighting for. No dobra, to już w sumie... To już w sumie wiemy, więc zapytajmy go jeszcze o sabat. Okej, opowiedz nam o sabacie. Mam nadzieję, że nie. The sabat are worthless, man. Fake tits on a zombie worthless. Fun to watch, though. Like the Three Stooges with chainsaws. Okej. Oni są anty-Camarillą, prawda? Yeah, they oppose the Camarilla, but they suck when it comes to execution. Co jest z nimi nie tak? The Sabbat are in the same business as the Camarilla. Sabbat have a little longer chain, but they're slaves all the same. No dobra. Moving right along. Chyba cię już wypytaliśmy o wszystko, Jack, tak myślę. What's on your mind? Ludzie. What about them? Ludzie czasem nie włażą nam za bardzo w drogę? Man, we got our own problems. Let the kin sink or swim. Okej. No dobra, Jack. Miło cię było znowu zobaczyć. Dzięki za pogawędkę. Okej, ale my tu przyszliśmy szukać Ninesa między innymi. Dzień dobry. Well, if it ain't the talk of the town, poster child for Camarilla benevolence. What does the prince have his little bitch doing today? Bardzo jest pan miły. Zabawne. Jest tu gdzieś Nines Rodriguez? Nines is expected. Have some manners and don't wear out your weapon. I'm skeptical. Backed up again, and I'll be the one showing your ashes to the door. No dobra. A masz chwilę, żeby pogadać? What's up? Dobra. Szukam jakiejś roboty. There's this girl who's been making a lot of noise lately. She's a real pain in the ass. She's a ghoul that is when Toreador creepy disappeared. To ona czasem nie nazywa się Patty? Poznaliśmy ją w klubie. Konkretnie w klubie The Confession. Yeah, Patty. You must know who I'm talking about then. No to w czym problem? She used to show up around here and act like she was everybody's best friend. It was all fun and games until her vampire sugar daddy stopped calling. Now she can't get her blood fixed and shit ain't so fun no more. Okej. Czemu jej nie powiecie po prostu, że nie jest tutaj mile widziana, ha? Hey, she's been told he was dead. She don't listen. Just ask again louder. Junkie. It's gonna make a scene and get us all some real heat. To jaki dym masz na myśli? Vampire hunters, man.
You start doing stupid shit and breaking the masquerade, and you'll see what I'm talking about. Trust me. Hunters are the kind of trouble you don't want. Okay. No dobra. Wracając do waszego drobnego problemiku z partii. She's crossed the line. Only time that mouth ain't blabbing is when it's sucking vampire blood. She's gotta disappear. Do this, and we'll keep it our little secret, you hear? Okej. Okay. W porządku, zrobię to dla dobra maskarady. All right. Have fun. I'd love to do this one myself, but I know her sire. Just let me know when it's done. Okej. Okay. No dobra, ale mam jeszcze kilka pytań. Yeah? Jaki masz problem do Camarilli? Chcę poznać kilka różnych opinii. But Camarilla just ain't necessary. Their rules is just common sense shit. The masquerade and all that. Sure, it makes sense. Like the Ten Commandments. You know the Ten Commandments, don't you? Pewnie. Yeah, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Sounds good, but you and me both know that shit don't always fly. What if some society like the Camarilla comes along and just up and kills you if you break one damn commandment? Nie mogę się z tobą nie zgodzić. Right. See, we weren't meant to live like that. Man, I followed someone else's rules for 3 years in Vietnam. But it wasn't until after the embrace that I understood real oppression. Okay. A czasem nie podążasz teraz za Ninesem Rodriguezem? No właśnie, dlaczego tak twierdzisz? Bo to mnie zaciekawiło. Dopiero po spokrewnieniu zrozumiałem prawdziwy ucisk. You've got to understand, Kindred. You're carrying a 6,000-year curse in your blood. No matter how powerful it makes you feel. Okej, okay, klątwa? That blood is a tangle of chains that's going to leave you bound in servitude the rest of your existence. Tak uważasz? Your elders command the blood, they control the blood, and the blood listens. You'll never even hear their call, but the blood will, and it'll make you obey. No cholercia. Okej. No dobra, można się od tego jakoś uwolnić? That shit stretches all the way back to Cain. Ain't nothing you can do. Some ancient sleeping in a tomb half a world away has a bad dream, and you gon' feel that shit. No dobra, a kim jest Cain? Cain, man. Father of all vampires. Killed his brother Abel and was cursed by God to walk eternity feeding on the blood of his children. Some heavy shit, man. Okay. Masz na myśli Kaina z Biblii? Serio? To prawda? Keep your voice down. Is Cain real? I don't know. Not sure I want to know. Okay. No dobra, ale do czego zmierzasz? The point is, with this curse pulling your strings, you really want to sign away your right to fight by joining the Camarilla? Zastanowię się nad tym. Yeah? Dobra, czy możemy jeszcze z tobą o czymś porozmawiać? A, powiedz mi coś o Jackim. That's the man, man. What a righteous kid. I wish he'd take a more active stance in our fight. Fuck, man, he's Jack. Jack just does his thing. God help anyone who gets in the way. Okej, okay, dzięki. Mówisz, że Nines na nas czeka, tak? Prawdopodobnie jest na piętrze. Chodźmy. Jest i on. W porządku. Tak, Nines. Czekaliśmy cię. You showed up. Good. Here's what I gotta tell you. And so you know, I don't lecture, I don't rap, I'm no bureaucrat. I'm just a guy out of nowhere came to be involved in something 500 times bigger than you and me. Okay. Mów dalej. You got a right to know the score. The Camarilla? This is the short of it. They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old-timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans, and looking for a little power than those kindred sired for their own schemes, and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess.
And it works out to is this. Only a few people at the top have any real power. Okej. No dobra, więc ty nie jesteś częścią Camarilli, tak? Them's fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example out of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be. Which is, of course, the biggest little horseshit a man ever heard. Okej. To dla ciebie jest ważne. Co się dla ciebie liczy? I learned the way of this world during the Depression. Bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No. The little people suffered. You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote-unquote elite to keep the rest the hell out. Everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. That's what LA has been. An anarch-free state. Odny stan anarchistu? The Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. We, the anarchs, didn't want to play their politics anymore. Now the Croy and crew pop in like they never left? Uh-uh. No goddamn way. Their laws don't apply to us. Okej. Okay. Próbowaliście się spotkać? Nie wiem, rozmawiać? Zatem chyba nie... nie jesteś fanem księcia, co? The Croy represents everything I hate. The Camarilla, stuck-up aristocrats, rich businessmen, crooked politicians. The only place LaCroix belongs is in an urn. Okej. <Okay. laughs> Jesteś trochę takim księciem anarchistów. No such thing. And again, newbie, don't throw those kind of words around lightly. You're risking a beatdown. I fought to keep LA free since I was embraced. A long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bitted or switched sides. The most veteran soldier in the battlefield. Okay. Próbowałeś spotkać się z Camarillą? I got their meeting right here. Okay. Spokojnie, Nines. Nie denerwuj się tak. No dobra. To masz dla mnie może jakąś radę? Here's what I tell all the new blood. One, you get careless, that blood will make you into a monster. You rampage around here, you get put down. Two, don't kill when you feed. No reason to. In this city, there's lots of ways to slake the beast without leaving a trail of dead. Three, the Camarilla's full of shit. Four, watch your back, always. And lastly, learn how to fight. Because a speech ain't gonna save your ass when you're staring down the barrel of a shotgun. A my właśnie specjalizujemy się w rozmówkach. W porządku. A ty możesz mnie nauczyć walczyć? After picking your ass up off the pavement back there, yeah, I can tell you don't even know the basics. Hold your hands up like this, and keep your body at an angle. Makes you harder to hit. Keep your thumbs out of your fists and put your weight into your punches. No proszę, zwiększyliśmy statystyki. Super. Okay, dzięki za twoją pomoc, Nines. LA's the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Once you square things with LaCroix, don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Okay. W porządku. Jeśli dobrze kojarzę, w tym jakże uroczym przybytku znajduje się jeszcze jedna bardzo charyzmatyczna osoba, z którą warto porozmawiać, i jest to Damsel. Hey, I heard that. Sabat chased you in here, Cammy? O co ci chodzi? Heard Nines saved your ass again. You think LaCroix would have stopped counting his money long enough to get your back, Jack? Sama bym sobie z tym poradziła. What were you gonna break out, huh? Some Tybo? This ain't paintball with your jerk-off friends on the weekend, Cammy. It's the mean streets. Show some goddamn gratitude. Powiedziałam coś, że cię wkurzyłam? As long as you're a tool for some cape, you don't have to say a word to start pissing me off. Okej. Okay. Kim jest peleryniarz? Masz na myśli Camarilla? Cape, Cammy. Camarilla elders. The ones that have been around so long they think candlelight's a keen invention. You're doing their dirty work and you don't even know it. Okej. Okay. Nie ukrywam, lubię grać dla wygrywającej drużyny. Winning? More like festering. What the hell do you know anyway? Just woke up dead and think you already know the score, please. To może mnie oświecisz, co? Let me put it in perspective for you.
The Camarilla claims every kindred's part of the organization regardless. You do something they don't like, well, you're Camarilla, so you get punished under their laws, like it or not. Jest w tym jakiś sens? You need to start listening, or you're gonna wind up just like your sire. Kim ty w ogóle jesteś, od diabła? I'm Damsel, grandmother of these mothers, and one pissed bitch since LaCroix was born. Okej. Regent Tremere twierdzi, że jakiś anarchista prawdopodobnie odpowiada za miejscową epidemię. Wiesz coś o tym? That goddamn blood witch told you what? He thinks we're responsible for that plague bearer? If I hadn't promised Nines I'd keep my nose clean, I'd go over right now and rip him a new wizard suit. Magic missile casting motherfucker! No dobra, ale czym jest nosiciel zarazy? Kto to rozsiewa? A plague bearer's a fool that doesn't care who they feed from. Yeah, I know what you're thinking. We can't get sick, but the kind can. And kindred that feed on them start spreading disease. Enough get sick, it's an epidemic. CDC's in town as we speak. Okej. Jak można się pozbyć takiego nosiciela? Seen old Yeller? May sound cruel, but it's necessary. If someone puts together two and two as to the real cause of an outbreak of bloodborne diseases, guess what happens? So the plague bearer's gotta be found and put down. If the Camarilla really gives a damn, they'll help us out. Dobra, anarchiści wcześniej mi pomogli, to muszę oddać. Gdzie mam zacząć? One of our boys' ghouls, name's Paul, lives nearby in the Skyline Apartments. Been a stranger lately. Looked like death last time he was here. Said he didn't get bit, but maybe you can get more info out of him. Okej, przyjrzę się temu. Wait, if Paul's not talking, you might want to start questioning the homeless pop. So many have been dying lately that it takes the city a few days to pick up the bodies. Oh, mordę, okej. No dobra, od razu pójdę popytać. Dzięki, Damsel. Hey, I heard that. W porządku. Myślę, że na razie możemy opuścić ten lokal. Strasznie głośno tutaj muzyka. Okej. Myślę, że musimy zajrzeć do naszego dziennika i trochę poukładać myśli, bo mamy bardzo dużo aktualizacji. Okej. Jeśli chodzi o nasze główne zadanie, udało ci się nawiązać kontakt z Ninesem. Jak już skończycie rozmawiać, to zdaj księciu relację z waszej konwersacji, jeszcze zanim rozpoczniesz śledztwo na pokładzie Elizabeth Dane. Okej, czyli tak czy siak musimy wrócić jeszcze do księcia, ale myślę, że książę może poczekać. Myślę, że się ze mną zgodzicie. I okej, co my tu jeszcze mamy? Zadanie Atencjuszka. Skelter poprosił cię o sprawienie, żeby Patty zniknęła. Patty jest gulem, który truje wszystkim o swoim panu i na dodatek nikomu nie wierzy, że on już nie żyje. Nie dość, że jest męcząca, to Skelter jeszcze się martwi o konsekwencje jej paplania w stosunku do maskarady. Zwykle można ją znaleźć w klubie Confession, gdzie będzie marudzić każdemu, kogo spotka, nieszczęście wdania się z nią w rozmowę. I ostatnie z naszych aktualnych zadań, czyli sprawa epidemii, która się panoszy w Śródmieściu. Damsel nakierowała cię na trop nosiciela zarazy, spokrewnionego odpowiedzialnego za wybuch epidemii w Los Angeles. Zgodnie z jej sugestią porozmawiaj z Ghoulem Paulem w Skyline Apartments lub z włóczącymi się po mieście bezdomnymi. Okej. Myślę, że w pierwszej kolejności możemy się zająć drogą Atencjuszką, gdyż faktycznie, skoro ona ma tak niewyparzony język, to stanowi bardzo duże zagrożenie dla maskarady. Dlatego wróćmy na chwilę do klubu Confession, a później może udamy się do Skyline Apartments, do mieszkania wspomnianego Gula. To jest jakiś dziwny dźwięk. Hmm.
Lab Confession. Przy okazji możemy zapytać naszej wspólniczki, czy jest już dla nas jakaś działka. Liczby są dość wierdliwe. Patty. Hey, you! Look, I'm sorry about before. You see, I'm a very passionate person about everything, about art, entertainment, love. Kent says that is why he chose me. Okej. Nie ma problemu, Patty. Znalazłam dla ciebie Kenta Alan Ryana. You are totally awesome. It just goes to show you that you don't have to dress cute or care what you look like to be a cool girl. So, where is Kent? Wyjechał w interesach do San Diego. Musiał szybko zareagować. Oh, that is totally Kent. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Nie ma problemu. Po prostu tam pojedź, będzie cię szukać. No i mamy problem z głowy. Cześć, Venus. Money, right? Come back in a few nights. I'll have another ward for you. Okej. I don't see enough sitting out there. Piękny klub. Quest z Patty jest akurat o tyle fajny, że gdybyśmy też jeszcze rozpoczęli kilka innych wątków, to bardzo możliwe, że można by na przykład wysłać Patty w jakieś miejsce, gdzie nie skończyłaby za dobrze. No ale wybraliśmy bardziej humanitarne rozwiązanie, niech jej będzie. Jest tylko dzieciakiem, który po prostu za dużo gada. Sprawdźmy przy okazji jeszcze raz nasz dziennik. Udało ci się przekonać Patty, żeby wyjechała z miasta. Poinformuj o tym Skeltera. Okej, zróbmy to. Od razu dostaniemy punkty doświadczenia, a przy okazji przy The Last Round kręci się sporo bezdomnych. Można ich też od razu wypytać na okoliczność, jeśli chodzi o tą tajemniczą zarazę. Naprawdę słychać w tym miejscu jakieś głosy. Jesteśmy z powrotem w pubie. Oj. Nie ten przycisk. Cześć, Skelter. Okej, rozwiązałam problem z Patty. Good work. Ghouls ain't nothing but trouble, if you ask me. It's a weakness. Pure and simple. No dobra, zrobiłam to dla dobra maskarady. Trzymaj się. Okej, mamy zadanie z głowy. Już to się dzieje. Czemu mam... Okej, przez przypadek włączyłem moc. Nic nie szkodzi. Dobrze, czas się zająć kolejnym zadaniem, czyli sprawą epidemii. Czy mogę z kimś porozmawiać? Chyba mogę. What? Get away from me! Leave me alone! Okej. Muszę cię zapytać o chorobę, która trapi bezdomnych. Oh, you do. Well, I don't believe you. You're after my aluminum cans, aren't you? Well, you're not gonna get them. Just get away! Spokojnie, nie potrzebuję twoich puszek. O, okej, możemy użyć perswazji. Co? Nie pamiętasz mnie? Znamy się z przytułku dla bezdomnych. Oh, okej.
All I know is that old Tin Can Bill, he's been jabbering about some kind of monster that took him somewhere and got him sick. That's all I know, okay? And that's all I'm saying. Gdzie jest ten cały Bill? Well, you can usually find him down in his alleyway, just across from that bar over there. Okej, dzięki. Bilko, niejaki Bill konserwa. Można go znaleźć w zaułku naprzeciw baru. Okej, spróbujmy go zatem znaleźć. Czy to może być któryś z nich? Get away from my stuff. Who's there, huh? Old Bill can't see too good these days. Is that you, Betty? I ain't got no booze tonight, so you may as well get the hell out of here. Okej, mamy naszego Billa. Żadna Betty, Bill. Ponoć możesz mi powiedzieć, dlaczego wszyscy chorują. Yeah, I might be able to. But I'm awful thirsty tonight, miss. Could you spare $5 for a man who's been down on his luck? Pewnie, dam ci je, jak już sobie pogadamy. Thank you much. I'm going to have to go pick up some hooch. For medicinal purposes, you know. Nie śmiem wątpić, Bill. Now I know you ain't going to believe old Bill, because I've been telling my friends and the cops and everyone since it happened. And people just say that it's the hooch talking and nothing more. Nie szkodzi, ja ci uwierzę, Bill. There's a monster, you see. Monster with his face all twisted and ugly, teeth longer than your finger, and these eyes piss yellow and full of hate. I've never seen eyes like that before. Still giving me bad dreams. Okej, no i co się stało? He grabbed me, threw me over his shoulder. Took me to the bad place, the dark place. Oh God, the smell, worse than anything I've. And then he bit me, my neck. Oh God, it was horrible. Don't remember too much after that. Blacked out and woke up here in my alley. Haven't been feeling too well since then. Okay. Ale musisz nam powiedzieć, dokąd ten potwór cię zabrał. Pamiętasz coś? Came up through the sewers, he did. Just around the corner there. Don't want to go back to the bad place, friend. Don't let the monster come back and take me there. Bill, zostań ze mną. Nie martw się, Bill. Za to zapłaci. Ole. Wylazł z kanałów, tak? Sprawdźmy dziennik. Zabawa z zarazą. Bill Konserwa zasugerował ci dalsze poszukiwania w pobliskich kanałach. Krótko po wskazaniu możliwego legowiska, nosiciela, Bill wydał ostatnie tchnienie. Biedny człowiek. Cóż, chodźmy za ciosem. Jesteśmy w kanałach. Wiele dróg możliwych. Poziom 5. To myślę, że jak użyjemy aury krwi, to chyba będziemy w stanie te drzwi otworzyć. Mam te. No i ciągle. No. Zajrzyjmy na naszą kartę postaci. Mamy 3 punkty doświadczenia, to chyba jeszcze za mało, aby móc rozwinąć. Mamy wagę. A nie, akurat 3 punkty, idealnie. Okej, super.
Spróbujmy jeszcze raz. Aura krwi i otwieramy zamek. Aura krwi daje nam plus 2 do różnych zdolności. Bingo! Sukces. Okej, okay, tu mamy. Gdzie nas to zaprowadzi? Kolejny. To roznosi tą zarazę. O cholera. Chyba wpakowaliśmy się w niezłą kabałę. Nie zaszkodzi wypić. Jest. O, mordę. On your way down here, did you? Following the smell of entrails and rotting flesh. Looking for a free meal, little bloodsucker. There's meat galore in my kingdom. Kim ty jesteś do diabła? Brother Canker, they call me. High Lord in the diseased halls of the dead. Look around you. The blood. The bloated bodies, the maggot-ripped mortal shells. These are the signs, the coming of a new age. Nowej ery? Tak to nazywasz? The Brotherhood of the Ninth Circle. The darkest dawn is almost upon us. Come, join us in these last nights, spreading our disease upon the earth, sharing this unholy communion with our human herd. O czym ty pieprzysz? The doors have been opened, the seals broken, and the final steps into the abyss, the terrible mysteries of the ninth circle held. Dlaczego żywisz się bezdomnymi? They are the weak, sick, hopeless. I bring them a new purpose. They are the vessels of darkness, carrying the diseased truth in their veins. Nie wiem, o czym mówisz, ale dość się nasłuchałam. Come, join the disciples who have gathered here, floating in their own putrescence. I will show you the mysteries of our brotherhood as I feed on your flesh. Pokaż, na co cię stać. Okej. Myślę, że zmienimy broń. Zostańmy przy naszym pistolecie. Albo... użyjmy bardziej bezpośrednich środków przekazu. Wow. Twardy jest. Może na akceleracji to by trochę spokojnie. Jest to dużo, ale zawsze coś. Brat Kanker. Kimkolwiek jesteś, przyjacielu. Czas na zmianę broni. Stary dobry rewolwer powinien zrobić robotę. Prawie go mamy. Okej.
Bingo. Załatwiony. Doskonale. Zdobyliśmy punkt doświadczenia. Biedni ludzie. Okej, sprawdźmy. Dobrze, najpierw przede wszystkim wypijmy trochę krwi. Jesteśmy na strasznym głodzie. Sprawdźmy dziennik. Zabawa z zarazą. Udało ci się zabić brata Kankera. Powiadom o tym Damsel. Okej. I epidemia dla aniołów. Udało ci się wysłać nosiciela zarazy na tamten świat. Okej. Zmiatajmy stąd. A, dobra, tu się znajduje taka... bajka. To był w ogóle Nosferatu, który przeszedł na stronę Sabatu? To na to wskazuje. Okej, naprawiły się trochę. Efekty graficzne chyba. Teraz się wydostać z tych obślizgłych kanałów. To nie jest najlepsze miejsce dla toreadorki. Dobra, zaryzykujmy. Okej. Nie umarliśmy, jesteśmy pod wodą. Jesteśmy z powrotem. Dobrze, chodźmy do wyjścia. Tu jest wyjście. Myślę, że powinniśmy jeszcze porozmawiać z Damsel i z... zarówno z Damsel, jak i z regentem Tremere, panem Straussem. Hej, przy okazji przyda nam się na kimś pożywić. Nie jest to najlepszy pokarm, ale chociaż odrobinę. Chodźmy do Damsel. Ugh, Cam. Nosiciel zarazy nie żyje. Right on. Except we dusted a second one over near the convention center. They're part of some doomsday cult, apparently. No telling how many there are, but it's open season on all these sick sons of bitches. Zacznę szukać reszty. Trzymaj się, Damsel. No i misja zakończona. Pięknie. Sprawdźmy. Zabawa z zarazą. Damsel została przez ciebie poinformowana, że udało ci się zabić nosiciela. Niestety są kolejni. Okej. Więcej zabawy z zarazą. Otrzymaliśmy od razu kolejny quest. Damsel poinformowała cię, że w mieście jest więcej nosicieli zarazy. Trzeba ich wszystkich unicestwić. Wcześniej zasugerowała ci rozmowę z Gulem Paulem w Skyline Apartments. Okej, okay. Do tego Gula myślę, że wrócimy w następnym odcinku. I okej, okay. Mamy też aktualizację zadania Epidemia dla Aniołów. No i cóż, myślę, że ta epidemia zajmie nam więcej czasu niż początkowo myślałem. Nie pamiętałem dokładnie tego questa, no ale na razie opuśćmy bar. Także cóż, to będzie zabawa rozłożona już na kolejne epizody, moi drodzy, gdyż musimy już dzisiaj kończyć. Bardzo wam dziękuję za ten kolejny odcinek, za nasze 9 spotkanie z Vampire The Masquerade Bloodlines. Zakończyliśmy całkiem z przytupem, bo naprawdę dość emocjonującą walką.
bardzo wam pięknie dziękuję za obecność. No i cóż, zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków, które już bardzo niedługo. Trzymajcie się ciepło, zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli nie chcecie przegapić naszych kolejnych spotkań z Vampire the Masquerade Bloodlines, a także z innymi moimi materiałami. Także cóż, wielkie dzięki, do następnego i dobranoc.